Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku Szkółka Wieści. Dziś będziemy mówić o tym, że Boże dziecko patrzy na Boga. Zobaczymy, czy wiecie, co to znaczy. Co to znaczy, że Boże dziecko patrzy na Boga? To znaczy, że jego duchowy wzrok jest skierowany na Boga, na Pana Jezusa, że w swoim życiu naśladuje Pana Boga, że jest posłuszny Bożym przykazaniom. Patrzeć na Pana to znaczy patrzeć na dobre rzeczy. Widzieliście kiedyś ognisty wóz? Ja nie, i wy pewnie też nie, ale dzisiaj może go zobaczymy. Zapraszam Was do opowieści. Co tam ognisty wóz? Wy w tych swoich szkółkowieściach porozmawiajcie lepiej o poważnych sprawach. A poważna sprawa to są zasadzki. Zasadzki. Czy wy widzieliście, jakie zasadzki stawia się na nas, koty? Widzisz, Ali, tak się składa, że dziś właśnie będzie o zasadzkach. Ale nie o tych zastawianych na koty, ale o tych, które król Aramu zastawiał na króla izraelskiego. Posłuchajcie. Król Aramu toczył wojnę z Izraelitami. W tym celu przygotowywał różne zasadzki, organizował tajne narady, gdzie były przygotowywane plany zniszczenia wojsk izraelskich. I tak samo jak na Izraelitów pułapki zastawiał król Aramu, tak na nas pułapki zastawia często szatan. O jakie zasadzki chodzi? Szatan kusi. Rodzice nie chcą, żebyś grał w tę grę, ale oni nie znają się na grach komputerowych. Popatrz, wszyscy grają i jakoś nic strasznego się nie dzieje. Myślisz sobie czasem tak? Albo zastanawiasz się, czy włączyć komputer? Przecież nie ma rodziców w domu. Nikt się przecież nie dowie. Rodzice mówią ci, że powinieneś się uczyć. Ty jednak wolisz pójść z kolegami jeździć na rowerze albo grać w piłkę. To są właśnie zasadzki szatana. On czyha na to, żebyś zszedł z dobrej drogi i abyś zaczął robić tak, jak on by chciał. Żebyś zaczął być jemu podległy. Król Aramu również chciał, żeby Izrael stał się podległy Aramejczykom. Stąd snuł plany, jak podbić Izrael. Czy wiecie, jaki był rezultat zasadzek przygotowanych przez króla Aramu? Same straty. Akcje były nieudane. Bo król izraelski znał wszystkie plany wroga. Kto mógł je zdradzić? Na początku król Aramu myślał, że wśród jego armii jest jakiś zdrajca. Ale oni powiedzieli mu: Panie, to mąż Boży, prorok Elizeusz zna wszystkie słowa, które wypowiadasz w swojej sypialni. Skąd prorok znał plany wroga? Pan Bóg mu je objawił. Bóg posłużył się w ten sposób Elizeuszem, by Izraelici uniknęli zasadzek wroga. A kto może nam pomóc w walce z naszym największym wrogiem, szatanem? W Biblii czytamy ciekawe słowa. Moje oczy nieustannie zwrócone są ku Panu. Co to znaczy patrzeć na Pana? Nasze oczy patrzą na Boga, gdy poznajemy Go, rozmawiamy z Nim, pytamy się o wskazówki w każdej sprawie. Boże dziecko patrzy na Boga, by mogło postępować zgodnie z Jego wolą i w ten sposób unikać diabelskich zasadzek. Patrzy na Boga, gdy używa oczu do patrzenia na dobre rzeczy, które podobają się Bogu. Patrzy na Boga, gdy naśladuje w swoim postępowaniu i w swoim życiu Pana Jezusa. Pomyśl, czy twoje oczy zawsze patrzą na Boga? Król Aramu podejrzewał zdradę. Najpierw
u kogoś ze swojego wojska, ale potem dowiedział się, że chodzi o Elizeusza. Postanowił pojmać Elizeusza. Postanowił rozprawić się raz na zawsze z prorokiem. Wojsko nieprzyjaciela nocą otoczyło Dotan, miejsce, w którym znajdował się prorok Elizeusz. Przerażony sługa proroka zobaczył wojsko i zawołał: Panie, biada! Co teraz zrobimy? Dlaczego tak bardzo się bał? Bo nie patrzył na Boga, lecz na wojska wroga. Wpadł w zasadzkę strachu i przerażenia przygotowaną przez szatana. Zapomniał o Bogu, który jest o wiele potężniejszy niż cała armia króla Aramu. Zapomniał o wszystkich cudach, jakich dokonał Bóg, chociaż widział je na własne oczy, przebywając z Elizeuszem. Był przerażony, bo zamiast patrzeć na Pana, oczy swoje skierował na otaczające ich wojska. My często podobni jesteśmy do tego człowieka. Szatan nie chce, byśmy patrzyli na Boga. On pragnie, byśmy wpatrywali się w jego pułapki. Jeśli chcesz je ominąć, patrz na Boga. Nasze oczy nieustannie powinny być zwrócone ku Panu. Posłuchajcie, jak odmiennie zachował się w tej niebezpiecznej sytuacji Elizeusz. On się nie bał. Dlaczego? Dlaczego nie wpadł w zasadzkę szatana? Bo patrzył na Pana. Moje oczy nieustannie zwrócone są ku Panu. Czego możemy nauczyć się od Elizeusza? Tego, że Boże dziecko patrzy na Boga w niebezpiecznych i trudnych sytuacjach. Wtedy, gdy diabeł zastawia na nas zasadzki. W pierwszej chwili oczy sługi zobaczyły tylko wozy z końmi pędzącego wroga. Ale Elizeusz poprosił Boga, aby on otworzył oczy sługi, żeby sługa mógł zobaczyć, jak naprawdę wygląda otoczenie. Sługa Elizeusza zobaczył niezliczone wozy, ale ogniste, otaczające dom Elizeusza. Czy potraficie wyobrazić sobie, jakie ogarnęły go emocje? Zaraz potem nastąpiły przedziwne wydarzenia. Wojsko ruszyło w kierunku domu Elizeusza. Prorok zaczął gorliwie modlić się, prosił Boga, aby oślepił żołnierzy wroga. I nagle żołnierze zostali dotknięci ślepotą. Jak myślicie, jak mogło to wyglądać? Wyobrażam sobie, że nagle stanęli albo ruszali się w popłochu, bo nie wiedzieli, co się dzieje. Nagle zupełnie nic nie widzieli. Elizeusz postanowił zaprowadzić wojsko aramejskie do Samarii. Prorok poszedł do oszołomionych żołnierzy i powiedział im tak: Posłuchajcie, dotarliście w złe miejsce. Ja was zaprowadzę tam, gdzie pragnęliście dotrzeć. Tam, gdzie powinniście teraz być. A co się wydarzyło, gdy dotarli do stolicy? Wojownicy króla Aramu odkryli ku swojemu przerażeniu, że teraz to oni wpadli w pułapkę. Czy zginęli? Nie. Król izraelski, idąc za radą proroka, rozkazał, aby nie zabijać ich, mimo to, że są wrogami, ale aby przygotować dla nich ucztę, dać im jeść, dać im pić, a potem wypuścić ich wolno. Cali i zdrowi wrócili do swojego kraju. W rezultacie ich król zaprzestał napadać na Izrael. Moje oczy nieustannie zwrócone są ku Panu.
Czy twoje oczy zawsze patrzą na Boga? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Co tam u was nowego? Jak się ma? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Słuchajcie, dzisiaj pomyślałem sobie, że zrobimy inaczej niż zawsze, bo chciałem zrobić wywiad. Wywiad z moją żoną. Już się boję. Się boisz? Nie bój się. Anielka, no bo popatrz. Jesteś współpracownikiem Open Doors. Opowiadacz o prześladowanym kościele. Tak. Jesteś katechetką. Jesteś panią od szkółek od wielu, wielu lat. Jak to się w ogóle wszystko zaczęło, powiedz? No, bardzo prosto, kochani. Kiedy byłam w szkole podstawowej, to po prostu pokochałam Pana Jezusa. Słysząc o tym, co On dla mnie zrobił, zrozumiałam, że bez Niego moje życie nie miałoby sensu. I wtedy już pomyślałam, że tak jak umiem, ale chcę Go kochać i chcę Mu służyć. No i kiedy miałam 14 lat, to mój ksiądz zapytał mnie, czy nie chciałabym prowadzić szkółek wcześniej. Ja myślałam, że od razu chciałaś być księdzem. No nie, faktycznie, jak byłam małą dziewczynką i kiedy ktoś mnie pytał, kim chcę być, to mówiłam, że chcę być księdzem. No to mi nie wyszło. Ale inne rzeczy tak. No właśnie, te szkółki niedzielne, jak miałaś 14 lat, zaczęłaś uczyć szkółek niedzielnych? No tak, może się to wydaje wam dziwne, ale w takiej małej wiosce nie było kogoś, kto mógłby uczyć szkółek niedzielnych. No i mój ksiądz zapytał mnie, czy bym tego razem z moją starszą koleżanką nie chciała robić. I to był świetny czas, bo po pierwsze wtedy zaczęłam jeździć na takie szkolenia dla nauczycieli szkółek niedzielnych. Jeździłam przez 4 lata i poznawałam Pana Boga przede wszystkim. No a poza tym, kiedy przygotowywałam się do takiej szkółki, to wiecie, ja naprawdę bardzo dobrze musiałam tą historię poznać. Najpierw dla siebie, żeby móc ją opowiadać potem moim młodszym kolegom i moim młodszym koleżankom. I tych szkółek jak długo uczyłaś? Ojej, nie pamiętam, ale długo. Długo. A opowiadałaś też, że kiedy skończyłaś szkołę podstawową, to w twojej wiosce, gdzie było bardzo niewiele ewangelickich dzieci, zaczęłaś organizować, no właśnie co? Taki klub dobrej nowiny. Kiedy poszłam do liceum, to pomyślałam, wow, przecież w mojej szkole, znaczy w mojej wsi, przepraszam, mogłabym zrobić taki klub dobrej nowiny. I poszłam do pana, który był takim szefem od wiejskiej strażnicy, bo mieszkałam na wsi, i zapytałam, czy tam mogłabym robić spotkanie dla dzieci. Pomyślał, no chyba tak, ale musisz porozmawiać z panią dyrektor szkoły. Poszłam do pani dyrektor szkoły, powiedziałam, co chciałabym robić. No i ona się zgodziła. Na pierwsze kilka spotkań przyszli nauczyciele zobaczyć, co ja robię. Przychodziło około 20 dzieci. I faktycznie w mojej wiosce miałam klub dobrej nowiny dla dzieci. A jak na to rodzice tych dzieci? No rodzice świetnie przychodzili, popatrzyli i wspierali, jak tylko się dało. Na przykład robili nam ciasta. Mnie się już podoba. Chociaż wiecie, no, ja byłam ewangeliczką. Dzieci, które przychodziły, były dziećmi katolickimi. A ja opowiadałam po prostu historie biblijne. Bawiłam się z nimi, byłam z nimi. Anielko, a powiedz, co sprawia ci największą radość? Największą radość chyba sprawia mi wywoływanie uśmiechu na twarzach innych. W różny sposób. A w jaki na przykład? No na przykład, kiedy razem z moimi uczniami teraz możemy się wspólnie modlić, kiedy mamy dobry czas ze sobą, kiedy wspólnie coś razem robimy, kiedy widzę, że ktoś jest smutny i uda mi się chociaż troszeczkę mu pomóc. To sprawia, że jest dobrze. Słuchajcie, od dłuższego czasu opowiadam wam różne historie z różnych stron kościoła. To jest historia z tej strony kościoła. Dokładnie z wioski, która nazywa się Kiczyce i z miasta Skoczów. Wszystko zaczęło się od tego, że Pan Bóg powołał kiedyś małą dziewczynę, młodą dziewczynę, przepraszam za małą. No małą też byłam. A potem ona podjęła się szkółek niedzielnych, a potem się rozwijała, a potem robiła inne rzeczy. Myślę sobie, że podobnie może być w twoim przypadku. Pytanie tylko, czy jesteś otwarty na to, żeby Pan Bóg cię prowadził? Czy jesteś otwarta na to, co Pan Bóg przez różnych ludzi chce ci dać? Jakie możliwości chce ci otworzyć? Pomyśl nad tym dzisiaj. Dzięki, że byliście z nami. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Cześć, dziś znowu jestem na panitanie. Привіт, дорогі друзі. Dzisiaj o zabawkach. Pani Taniu, w Polsce to jest autko. U nas w Ukrainie nazywa się maszyna. Aha, to w Polsce jest lalka. O, u nas w Ukrainie podobnie też lalka. U nas w Polsce to jest książka. A u nas w Ukrainie nazywa się книжка. U nas w Polsce to jest misiu. A u nas w Ukrainie nazywa się мішка. Плюшевий мішка. No, poznaliśmy już zabawki. Dziękuję za oglądanie. Дякую тобі теж, я теж. Дізналася, як називається по-польській. Но! Пані Дорота, пані Мір'ян, діти не мають що читати, що дзі полецаче. Cześć Samuelu, a dzisiaj niespodzianka, bo nie mamy dla Was żadnej książki, tylko nową grę Zbroja Boża. Ona tutaj w środku ma 58 kart, w które można grać aż w 4 różne gry. I najlepsze jest to, że można się nimi bawić aż w 8 osób. I słuchajcie, możecie zagrać w memory, w puzzle, w zgadywankę i grę Zbroja Boża. I te karty, tutaj, które tutaj są, to jest świetny sposób, żebyś mógł zapamiętać wszystkie części Zbroi Bożej. Dzięki temu będziesz Ci to pomagać w życiu duchowym i w takim codziennym życiu z Panem Bogiem. Także serdecznie Was zachęcamy i polecamy grę w karty Zbroja Boża, która jest dostępna w księgarni Warto i na naszej stronie internetowej www.warto.com.pl. Głowa, ramiona, nogi, stopy, głowa, ramiona, nogi, stopy, głowa, ramiona, nogi, stopy należą do Jezusa. A jeśli różne części naszego ciała należą do Jezusa, powinniśmy wykorzystywać je na chwałę Pana Boga. Właśnie o tym będziemy mówić na obozie z przyjacielem w Turawie w tym roku. O tym, jak wykorzystać nasze dłonie, nasze stopy, naszą głowę i różne części naszego ciała, po to, żeby służyć Panu Bogu, żeby budować mosty między nami a Panem Bogiem, między nami a innymi ludźmi. Mamy jeszcze miejsca na obóz, zajrzyjcie na plakat i zapisujcie się. Zapraszam Was na obóz z przyjacielem w Turawie. Zapraszam na kącik kreatywny. Cześć dzieciaki. Dzisiaj witam się z Wami z warsztatów terapii zajęciowej, gdzie pracuje się z osobami z niepełnosprawnością, a jest ze mną terapeutka Pani Dominika. Cześć wszystkim. Pani Dominika wymyśliła takiego pięknego baranka, idealnego na święta wielkanocne i chciałabym, żeby Pani Dominika nauczyła nas dzisiaj, jak takiego baranka zrobić. Co my potrzebujemy, żeby to zrobić? Na pewno potrzebujemy takie kółko z kartonu, 4 takie kółko kąty wycięte, głowę, włóczkę i wstążeczkę do przewiązania. Świetnie. No to mam nadzieję, że to wszystko już też uda Wam się przygotować. A ja oddaję głos Pani Dominice. Zobaczmy, jak tego baranka się robi. Tak. I na początek zaczniemy od przewiązania włóczką kartonu, tak naokoło. Najlepiej, żeby nie było żadnych dziur, tylko żeby było jak najbliżej siebie. I po opleceniu całego, to wystarczy tutaj pod spodem o tak zawiązać, schować, żeby nic nie wystawało, pochować wszystko pod spód i już mamy gotowy. W następnym etapie należy pomalować tą głowę czarnym cisakiem. Jak już mamy całą głowę pomalowaną, to malujemy też nogi, też na czarno.
już mamy wszystkie elementy pokolorowane, to kleimy je klejem w głowę. I kiedy mamy już gotowe, wszystko przyklejone, to będziemy teraz kleić takie półkółka. Tylko lepiej nie robić tego samemu, poprosić rodziców. Można się skaleczyć. Wystarczy. O. O. I na pół jeszcze. O, i powstaną takie malutkie połóweczki. No i jak mamy tutaj wszystko przyklejone, kopytka na miejscu, wszystko jest, to zostały nam oczy na sam koniec i buzia. I też wycinamy sobie tutaj takie... O, z boku. No. I takie paseczki malutkie. No i mamy takiego gotowego baranka. I można na sam koniec jakąś wstążką przewiązać i powiesić go gdzieś, żeby sobie wisiał. No i mamy takie dwa baranki. To już koniec na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, no to też zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. No i myślę, że do zobaczenia za tydzień. Cześć!